Ahoj! Mateusz SS Jotosiew z tej strony. I kolejny odcinek. Zagrajmy w One Piece Maboroshi do Grand Line Wokenki. I jak widzicie, mamy tu Neruzona. To gościa o imieniu Neruzon, który mówi Hoshide Ojiaru. Hoshide Ojiaru. Jest wściekły, jak widzimy. No proszę. O, mamy kolejnego gościa. Tu Eryk się odzywa. Właśnie nadchodzi. No. Swoją drogą podchodzę drugi raz. Za pierwszym nie było tego okna. Okazało się, że trzeba poczekać, aż się pojawi i dopiero wtedy załadować save state. O. Stanął pod ścianą. Dawega. Anna jac. O. Fushini. Iż i te jadum. Onoka. Chyba nie jest zadowolony z tego, co mówi. No i właśnie, będę tak przewijał wiadomość, żeby było szybciej i żebyście mogli ogarnąć na nagraniu, jak sobie zastopujecie. I tu są. Jest zaskoczony. Nie wiadomo, co mówi, bo ta mina jest neutralna. Zresztą ma taką w walce. A pies też nic nie mówi. No. Chyba chcę. Teraz mówi o... Teraz ruszymy na... Prosto Airando. Zagubiona wyspa, tak? Luffy zgodził się tam płynąć. W te strony płyną. O, burza. Luffy nami zdenerwowana. Chyba nie jest dobrze. Los, zagubiona wyspa. Japończycy widać starają się, żeby było tu były angielskie nazwy. A, i nie możemy. I nie możemy płynąć w tę stronę jeszcze. Ani w tę. Jedyna droga, jaką możemy obrać, jest tam na górze. Przy czym musimy znowu walczyć. Tym razem z... tymi meduzami. No, Usopp strzela. C
ci przeciwnicy są bardzo twardzi. O, ale Zoro może z nimi walczyć. Chyba lepiej zmienię ruch jego na kogoś innego. Tylko na kogo? Nam jest twardsza. Dobra. Luffy później wróci. Ale widzicie. Te meduzy już padają powoli. Jeszcze Sanji odda! Nami ma atak. To jest chyba Bojutsu. Bojutsu użyjemy. No nieźle. I to było Bojutsu Nami. I to było Bojutsu Nami. No. I łatwo oczywiście pada. Mam nadzieję, że Luffy wbije już poziom. Bo właśnie po to go zmieniłem, żeby nie padł, jak go uderzą. Świetnie. Tairetsu. Dobra, to jest zmiana. Proszę. W porządku, wyszliśmy. Pozostaje nam wpłynąć w te spienione wody. No. I płyniemy już. Usopp! Usopp przerażony. Nami zaciska zęby. Zdaje się, że... no nic, wpłyniecie w burzę. Płyniecie w sztorm, to nie przelewki. No i dotarliśmy. Właśnie tu. Apis prowadzi. A to jest miejsce, gdzie musimy dotrzeć. Niby wydaje się, że to prosta sprawa. Od biegiem do tego miejsca. Nami zastanawia się, co to jest za ruina. Czy to na pewno są tam, gdzie powinni być? I oczywiście musimy uważać, żeby nie wypłynąć poza wyspę. To widzicie, to się dzieje. No właśnie, jeszcze nic tu nie zrobiliśmy. Powinniśmy się tu rozejrzeć. Jeszcze pokonać te pirani, te rybki. Gatoringan będzie dobry.
na uderzenie wszystkich. Tak samo jak Senushu to. I Tatsumaki. Te ryby oczywiście mogą unikać ataków. I mogą też atakować pierwsze. I osłabiają. Zoro uderza. To jest właśnie Tatsumaki. No, jedna rybka już prawie padła. Gomu gomu no Gato Ringan! Jeden wyleciał. Dobra, tę jedną tak wykończę. Sanji ją dobije. No. Teraz się doświadczenia. Dobra, i to. I my możemy od razu iść. Ale po drodze czekają nas tu walki. Z panami krabami. Nie są to zbyt niebezpieczni przeciwnicy, ale... Wiedzieliście, co to potrzebował tutaj, żeby się ich pozbyć. A Anubi teraz przyłożył mu... Czyli szybko już padnie. No! Aby dużo oczy, jak prawie już padły. 12 doświadczenia za tego kraba. Otóż możemy niby od razu udać się. Do celu. Ale nie warto się śpieszyć w tej grze. To mamy wielkie drzwi. Klucz. No i wzbiegał kluczu. W środku może być coś, co mogą zniszczyć, jeśli siłą otworzą te drzwi. No właśnie, nie mamy klucza. Czyli nie mamy klucz. A więc nie wejdziemy.
No właśnie, mamy tu długą scenę rozmowy. I nie wyjdź. Niestety nie wejdziemy tu. Musimy znaleźć klucz. Musimy znaleźć klucz, bo inaczej tu nie wejdziemy. Czyli musimy teraz połazić po wyspie, żeby znaleźć klucz. O! Tutaj sprawdzają. Czyżby? Tak szybko żeśmy znaleźli? Ale coś tu za łatwo idzie. Chociaż może trafiło. O! O! Otwierają. Czyli wchodzą do środka. Z kluczem. Do zaginionej wyspy. Albo nie wchodzą. Czyli tu jeszcze, tutaj to było za mało. Kolejna próba. No. Udało się? Musimy zdobyć dwa klucze. Czyli nie te. O! O, ciekawe, dlaczego Usopp taki zdenerwowany. Na mi wściekła się oczywiście. Dobra. No i Usopp ma wiełksz. No i Usopp ma więcej adrenaliny już. Trzeba się tu rozejrzeć. O!
kolejna lokacja. I adrenalina tu jemu wzrosła. Czyż myśmy musieli tylko ruiny? Dobra, nieważne, mamy tu ptactwo. Bardzo okropne ptactwo. Mam nadzieję, że Sanji zdoła je trafić. O! Zdokautowali go. Ale może Luffy coś poradzi. No, duch wyleciało? Tak. I oczywiście widzicie tę buźkę tutaj z dwoma krzyżykami zamiast oczu. Ona oznacza, że nasz sojusznik jest znokautowany. Niedobrze. Widzicie? Nami oberwała. Ale on i tak już poleciał. Niestety Sanji nie dostał doświadczenia za tę walkę. Dobra, nie wygląda na to, żebyśmy mieli tu coś więcej. Wchodzimy tu. Przedmioty. A! I tak a nie jest grą, w której jak padniemy, to koniec. Teraz, no i teraz możemy tu wchodzić. Widzicie? I tu... Mamy informację o smoczym lądzie. Konomon Sho. Czyżby Apis potrafiła czytać? I to w takim wieku? Apis no gose senzo os hamaga Itashima. Wygląda na to, że ludzi to chyba była dawna wioska samej Apis. Czyli teraz wracają do Yuji'ego, wiedząc gdzie się udać.
I oczywiście Yuji jest z nimi. Luffy jest zdziwiony, że teraz muszą się wracać. Konto da. Tysiącletni smok, tak? Dziwne Korea. Gdzie oni zaszają? No. Jeszcze trwa decyfracja mapy. Apis się zdenerwowała. Konoreo yoku umite yo. Zastanawia się nad jednym miejscem. Chyba trafili na trop starej legendy. Smoka wioz. Ciekawe, gdzie teraz się dadzą. Zagniona wyspa. A to... Trzeba dalej płynąć. Zagniot. Reload to. Ale... Ta wyspa. A, to miejsce. Oho. To prawdopodobnie z... nie jest prawdopodobnie z... Gunk Hanjima. Niedobrze. Gunk Hanjima. Usopp nie jest zadowolony z tego. Muszą uszyć gdzie indziej. Anojima. Anoshimani. I... No, nieźle. Usopp się chyba zdenerwował. Tu za dużo wiadomości jak na niego. Thank you.
Adrenalina Usopowi skoczyła. Ciekawe, co Yuji zauważył. Yuno Suno. No. Gun Kanji i Mada. Gun Kanjima. Nami nie rozumie. Czy teraz muszą płynąć dalej? Wioska. No to... Czyli stamtąd, czy tam z Kotapis pochodzi? Czy to stamtąd? Zgadza się. Yunosu. No, podruszamy w dalszą podróż już. Gdy tylko ta wiadomość się skończy. Daijo. O, no nieźle. Już. Luffy jak zwykle w humorze. Tylko Nami coś poważnie podchodzi do sprawy. Czyli będą jeszcze kłopoty. Nando Nakuda. Nando Nakuda. No. No. No to ruszamy, tak? Czyli Gun Kanjima. O, na statek wracają. Czyli Luffy wydał teraz polecenie, że wracają na statek. I tu już wejść nie możemy. Szybko Dag. Szybko da Gun Kanjime. Zastanawiam się ile. A, 34 minuty jeszcze powinienem zdążyć. O ile ta walka mnie nie zatrzyma. To nieźle. Sanji trochę się teraz spóźni ze zdobyciem doświadczenia. Mam nadzieję. Nie, muszę ich normalnie klepać. Zaraz. To wzmocnienie. Aha, tylko jedna osoba. Mam nadzieję, że atakowanie jednego wystarczy. Niedobrze. Widzicie? Luffy uniknął ciosu, ale Nami oberwała. Nie za dobrze to wygląda. Trzeba ją zmienić, ale Luffy się wkurzył.
zmniejszając AD wszystkich. Najpierw zmniejszył adrenalinę wszystkich przeciwników, ale Nami mocno uderzyła. Dobra, Luffy wyeliminuje. Usopp niech wejdzie za Nami. I Zoro też niech bije. No! Nami zmienia. Usopp odnosi obrażenia w każdej walce, w której bierze udział. Ale akurat nie tym razem. O-o. No. Załatwiony. I drużyna cieszy się. Sanji i awansował. A to oznacza, że mogę go przywrócić na normalne miejsce. No. I płyniemy po tej walce z tymi pandorekinami. No. Są mocne. Aha! Nami okrada! No! Miała wyczucie, widać. O, ale atakują. Tylko, że nie trafiły. No i ta poleciała. W tej grze przeciwnicy często latają. No i Luffy awansował. Akurat. Znowu. Wracamy. Dobra. Udało się. Gunkanjima. Nie za dobrze to wygląda. Gdzie? Niedobrze. Flota. Marynarka. Sanji nie jest zadowolony z tego obrotu sprawy. No właśnie. Flota. I to dość spora. Kakuyoku. Jin. Jest. Nie wyg... Apis post.
Apis wydaje polecenie Ufiemu. Od kiedy to cywil wydaje polecenie piratowi? Ciekawe. Ciekawe co... Usopowi coś się nie podoba. Widać to po jego minie. O. Duffy wścieka się. Iko. O, idzie! Apis, zostań na tym statku. Chyba mówi, żeby... Mówi Apis, żeby została na statku. Duffy i reszta ruszają do abordażu. Gomu, gomu, no! Roketo! Jeden człowiek za butą! Kaizoku, da! O! No właśnie, mają śmiechy. I Rufiemu adrenalina skoczyła. O! Zły pomysł, marynarze! I zaraz się przekonacie, jak bardzo. No. No dobra, jeden nie oberwał. Dobra. Teraz będzie Tatsumaki! Ta poza! A nigdy nie przestanie mnie bawić. Chyba. Ucho oberwało. Oho, jest ich więcej. Gomu, gomu, do! Gatoringan! Jeden błysnął. Kolejny przybiegł. Chyba takich wykończę. Bo jeszcze boss został. O, Usopp! W kogo strzelisz? W tamtego? No i prawie padł. I błysnął. Właściwie... O, nami prowokuje! Obu zdenerwowała. Już widzę koniec walki. Dziwne. Spadła im obrona? Dobra, nieważne. Wygrałem. 30 doświadczenia. No. Nieźle załatwieni. Został ten wielki. No. O, chyba chcę zatopić statek Rufiego.
Niedobrze. Marynarz nie chce strzelać, bo mogą stracić to, co jest na pirackim statku. O, o. Jego... Ned, u zonach to chyba nie obchodzi, że kogoś może zabić. Kość, jak mu zależy tylko na kościach smoka. Ale nie wierzę, jak... Ale nie wierzę, że Rufi zaraz go załatwi. Szczególnie jak smok ginie. Oho. O-o. Niedobrze. Nami krzyczy do Apis, żeby ta uważała. Ho-ho-ho! Wiedziałem! Wiedziałem! Ten grubas sam sobie grób kopie. O. No właśnie, smok leci. Smok wystartował. Yuji oczywiście nie słucha. Nigasa daide! O! Oji! Ojaru! Uchiot! O sud! Sude! Ojima! Ojaru! Niedobrze. Gugio! Przestań, krzyczy. Smok zaraz spada chyba. No właśnie. Go! No to już! No to Neruzon zaraz oberwie. No to Nelson zaraz oberwie. Dostanie lanie. Za to, że tak mu się zachciało smoczych kości. No właśnie! No nie! Jimo! Apismo! Ishoni! Umiło! Ot! Abishita! Atomod! Achida! Zufi jest wściekły! Widzicie ten wzrok? To spojrzenie oznacza lanie. Nelson oczywiście jeszcze nie wie, że za nas oberwie i to mocno. Nie wiem, jak duży jest świat w One Piece, ale pewnie będzie musiał go krążyć. No właśnie. No właśnie, marynarka weszła w drogę.
No, to ich załatwi. Jeden uniknął. Dwóch nie otrzymało obrażeń, ale Rufi zaraz to nadrobi, myślę. Kucharza strzelają. Ale już niedługo. Tatsumaki! No. No, jeden błysnął. Drugi wchodzi na jego miejsce. Gobu gobu do! Gatolingan! No. On się bronił? Jego niech tam mi zmieni. Dobra. O nie! Zoto mogłem na Usopa zmienić. Sanji, teraz Zoro będzie spał, nieważne ile go leją. Mimo, że odzyskuje tylko 200 zdrowia na turę. Oho. Strzela w Rufiego. To musiał być jakiś mocniejszy pocisk. Jak Zoro w ogóle może spać w środku walki? W każdym razie marynarka pokonana. No. No, marynarka pokonana. Dodomeda! Gomu gomu do! Bazooka! No nieźle. Śmieje się Rufiemu w twarz. Ale i tak sam wyleciał. Nelson. Kapitan. No nieźle wyleciał. Nigero. No to marynarka już wie, że nie ma szansy z Rufim, jak ten wywalił kapitana floty za butę. No. Zorgo w nas statku też się łatwi. No. To nie wygląda dobrze. Bo... I Yuji jeszcze woła kogoś. A ja znowu przespacjowałem. No, Luffy ucieka. A tu smoki lecą, zielone.
Nowe smoki. I jucz, i milczy. To chyba nie wygląda dobrze. I mamy smutny moment. No właśnie. Napis widać, jak jest zżyta z tym smokiem, że płacze. Jakby wiedziała, że ten umrze. Zaginiona wyspa. Ciekawe, gdzie... o czym mówią. Co tu się dzieje? Coś się jeszcze dzieje. Zagubiona wyspa. I oto co tu się dzieje. No właśnie. No właśnie, mamy już większy. Pojawił się nowy lot. Zaginiony lot. I oczywiście nie możemy iść. I oczywiście na dół nie pójdziemy, ale do wioski pójdziemy. Znowu. Oho. Opowiadał dalej. Nie patrząc, że słuchacze już poszli. W każdym razie już stuknęła mi godzina nagrywania. Więc tutaj zakończę. I spotkam was tam, gdzie... I spotkam was dokładnie w tym miejscu. W następnym odcinku zagrajmy w One Piece Mabonoshi no Grand Line Bokenki. A do tego czasu trzymajcie się wszyscy ciepło. Oglądajcie też inne filmy na moim kanale. I na razie. Mateusz SS8 żegna was wszystkich. Cześć!